Dostałem informację od anonimowego źródła dotyczącą wstępnego wyniku sekcji majora. Anonimowe źródło twierdzi, że ma te informacje legitne. Pierwotna sekcja nie wykazała konkretnej przyczyny zgonu Wojtka. Została zlecona toksykologia m.in. pod kątem rozpuszczalnika. Prawdopodobnie pokaże ona faktyczną przyczynę zgonu. Sam major był już w lekkim stadium rozkładu, co jest raczej normalne dla ciała znalezionego w upalny dzień, ale może utrudnić badanie patomorfologiczne. Źródło informuje, że to, iż major trafił do jednego z najlepszych polskich wydziałów robiących sekcję, to zbieg okoliczności. Zakład pogrzebowy, w którym przebywał major, podpadał pod ten rejon. Gdyby w Gdańsku była na przykład lepsza placówka, nikt by majora do Gdańska nie wiózł. Zadałem również pytanie odnośnie tego, czy jeżeli według tych screenów, jeżeli informacje z nich są prawdziwe, że wiedziano, że Wojtek od 6 jest martwy, a zgłoszono to o godzinie 18, to czy to miało jakiś wpływ? No i tutaj odpowiedź. 12 godzin w upalny dzień na pewno wpłynęło na rozkład tkanek ciała, przez co wykonanie badań patomorfologicznych może być znacznie utrudnione. Na ogólną sekcję raczej nie miało to aż tak dużego wpływu, bo w skali makro nie jest to aż tak długi czas, by coś utaić. Odnośnie toksykologii to z tym bywa różnie. Wszystko zależy od substancji, bo różne substancje mogą być rozkładane w różnym czasie po śmierci. Alkohol stosunkowo trzyma się długo, paradoksalnie jego stężenie może się czasami nawet zwiększyć przy rozkładzie, ale jeżeli major dostał jakiś lek czy narkotyk, to tutaj warunki przetrzymywania ciała mogą już prawdopodobnie bardziej wpłynąć na ich wykrywalność. A co w przypadku rozpuszczalnika? Pytanie, co go może metabolizować i jak szybko? Czy są jakieś bakterie, które w sprzyjających warunkach mogą go rozkładać? Jak zachowuje się w ciele i jak reaguje na wyższą temperaturę otoczenia? Tego nie wiem. Jeśli faktycznie nastąpiło celowe przetrzymywanie ciała przed zawiadomieniem służb, to mamy tu do czynienia albo z geniuszami zbrodni wyspecjalizowanymi w dziedzinie toksykologii, którzy celowo chcieli się pozbyć majora w sposób symulujący zatrucie alkoholowe lub inną naturalną przyczynę, albo ze zwykłymi tchórzami, mówiąc najłagodniej, którzy liczyli na to, że sprawa się sama rozwiąże. Postanowiłem wam przekazać te informacje w taki sposób suchy, nie mam zamiaru jak na razie odnosić się do żadnych teorii i przypuszczeń. Myślę, że jest jeszcze na to za wcześnie i chciałbym jeszcze poczekać, gdyż sytuacja wbrew pozorom cały czas jest dynamiczna, cały czas wychodzą nowe fakty, niektóre sprawdzone, niektóre niesprawdzone i po prostu moim zdaniem potrzeba jeszcze czasu, żeby sformować jakieś wyraźne stanowisko, które może być już podparte jakimiś silnymi dowodami. Dziękuję też również wielu innym osobom, które w sposób anonimowy informują mnie o swoich działaniach i oczywiście wszystkich zainteresowanych zachęcam do kontaktu. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu. Podczas montażu doszedłem do wniosku, że ktoś mógłby nieuważnie słuchając powiązać opinię źródła, która mówi, że albo panowie specjalnie tak długo czekali, jeżeli informacja ze screenów jest prawdziwa, te 12 godzin dlatego, bo albo chcieli, żeby faktycznie coś wyparowało, albo dlatego, że stchórzyli i powiązać tą opinię ze mną, to nie jest moja opinia, to jest opinia źródła, na moją opinię przyjdzie jeszcze czas.